Cześć, witajcie. Obiecałem nagrać krótki poradnik, jak zabezpieczyć kabel od myszki. Ja to zrobię na podstawie Glorious Model O. To jest właśnie ta myszka. A chcę wam to pokazać dlatego, żebyście uniknęli problemów z kablem i z reklamacjami. Otóż krótka historia. Jest to moja druga myszka. Pierwszy model został odesłany do reklamacji i reklamacja została uwzględniona na szczęście. I o co chodzi? Chodzi o to, że myszki Gloriusa są bardzo znane, ale mają też bardzo znany problem z kablem. I problem występuje, teraz przybliżę, na tym styku tutaj właśnie, kabla i obudowy. Chodzi o to, że po paru miesiącach intensywnego użytkowania, mówię tutaj o szybkich ruchach myszki, jeśli gracie często w FPS-y, to wiecie o co chodzi, myszka zaczyna rozłączać od portu USB od kompa i to jest mój drugi model. Ja w tym momencie zdjąłem zabezpieczenie, żeby wam pokazać od początku jak to zrobić, ale myślę, że gdybym nie zabezpieczył, miałbym taki sam problem z kablem, a reklamacji już pewnie sklep by nie uwzględnił, więc przejdźmy do rzeczy. Więc potrzebujemy myszki. Będziemy potrzebować również takie oto rurki zabezpieczające kable elektryczne. One są w różnych wielkościach, je możecie dostać na pewno na Allegro. Ja pod tym filmikiem zamieszczę linki, gdzie można takie rurki dostać, gdzie można zamówić je online. I tak, weźmiemy sobie rurkę, może nie tę, tej szerokości i tniemy ją zaraz na wymiar. Są jakieś napisy, ale to nie jest ważne w tym momencie. Ważne, żeby to było zabezpieczone. Będziemy potrzebować jeszcze nożyczki, zapalniczkę oraz klej. Klej raczej polecam typu super glue. Nie używajcie tu kleju do papieru, bo wydaje mi się, że jest za słaby. I dobra, przejdźmy sobie teraz do samego zabezpieczenia. Teraz musimy wymierzyć, jaka grubość rurki nam będzie odpowiadać najbardziej. Nie wiem, czy zwracacie uwagę na estetykę, ale mi chodzi po prostu o to, żeby ten kabel zabezpieczyć. Więc weźmiemy sobie, myślę, że taka długość wystarczy. Ok, taką długość, resztę rurki odkładamy. I teraz tak, żeby tą osłonkę osadzić na myszce, to musiałbym ten kabel wyjąć z obudowy, wsadzić osłonkę, wsadzić kabel z powrotem do obudowy. A szczerze mówiąc, nie chcę się w to bawić, bo raz, że za dużo czasu by mi to zajęło, a dwa, że mogę coś sknocić i myszka może nie działać. Więc w tym momencie rozcinamy sobie rurkę na pół. Ok. No i mamy coś takiego, prawda, co możemy założyć na kabel od myszki. To jest trochę niewygodne, ale uwierzcie mi, że jest to możliwe. Pamiętajcie, że jak zakładacie tą osłonkę, żeby ona objęła również ten plastikowy element tutaj, bo przez to jak założycie właśnie na ten element, to sprawi, że kabel w tym miejscu, gdzie ta rurka jest nałożona, w ogóle nie będzie się ruszał, tylko dopiero od tego momentu tutaj. No i teraz mi to siadło. Dobra, przytrzymam sobie to na chwilę. I teraz będę potrzebował kleju. Ciężko to będzie zrobić jedną ręką, ale dobra, spróbujemy. Tyle by mi nic na podkładkę nie kapnęło. Powinienem coś tu podłożyć. Właśnie jak to robicie, to róbcie to na jakimś kawałku drewna albo na starym biurku, żebyście nie zepsuli sobie podkładki. W tym momencie to jest już za późno dla mnie, więc muszę zrobić tak jak jest. Najwyżej sobie skleję palce. Trudno. Jakoś tak mi się. I bardzo niewielką ilością kleju, naprawdę bardzo niewielką, sklejamy tą rurkę. Oj, dobra, już mi klej złapał.
Więc żeby sobie paluchów nie obrudzić, to sobie pomogę nożyczkami. Dobra, jeszcze muszę chyba albo przytrzymać po prostu na chwilę. Jeszcze trochę więcej kleju muszę dać. Szczególnie na tym łączeniu, które nie chcę coś innego złapać. Dobra, jeszcze w tym miejscu. A, złapało mi trochę paznokcia. Tak jak mówiłem, lepiej właśnie użyć jakiegoś narzędzia, żeby przytrzymać to miejsce, w którym kleicie, bo zaraz paluchy będą złapane. Dobra, jak skleiliście tą rurkę, to warto ją zostawić na chwilę, żeby to wyschło, bo zaraz będziemy używać zapalniczki, a klej jest bardzo łatwopalny, więc ja wracam do Was za chwilę i podgrzejemy sobie tą rurkę, która się utwardzi pod wpływem temperatury. Dobra. Myślę, że możemy już spróbować sobie to podgrzać, tą osłonkę. Jeszcze jedna rzecz. Pamiętajcie, że jak macie to łączenie w tym miejscu, żeby ono było ustawione do boku. Czemu do boku? Zauważcie, że jakbym ja ustawił go na sam spód, to ten wystający fragment tego kabelka, który jest tutaj, się trochę nie skleił, ale to nieważne, może zahaczać o podkładkę i będzie wam rysował właśnie podkładkę, albo będzie wydawał jakiś nieprzyjemny dźwięk i tego chcemy uniknąć, więc ja go sobie przestawię trochę do boku, właśnie w ten sposób. I teraz najważniejsza część tego poradnika, czyli podgrzewanie osłonki. Pamiętajcie, że jak macie zapalniczkę, to wykonujcie bardzo szybkie ruchy i tą rurkę podgrzewajcie na niebieskim płomieniu, nigdy na żółtym. Dlaczego? Bo niebieski płomień ma chyba mniejszą temperaturę i po prostu nie uszkodzi Wam to kabla. A jak zrobicie to na jeszcze świeżym kleju, to mniejsza szansa, że on się zapali, więc robimy coś takiego. Widzicie? Szybkie ruchy i ta rurka już się zmniejsza. Możemy chwilę zrobić przerwy i możecie zobaczyć, jak ona właśnie się jeszcze ciepła, jak ona się zmniejszyła i poza tym się utwardza. Więc jeszcze musimy troszkę podgrzać, szczególnie w tym miejscu. Tu trzeba uważać. Przy obudowie uważajcie bardzo. Dobra, żebyście nie spalili trochę plastiku, można łatwo to zrobić. On nie jest jakiś wytrzymały, więc trzeba uważać. W ten sposób, jak możecie zauważyć, to wiem, to nie jest zbyt estetyczne. Jeszcze jest ciepła, więc trzeba uważać. Ale ta rurka się utwardziła. W tym momencie możemy sobie na spokojnie tą myszką ruszać. I jak widzicie, ten kabel będzie się ruszał tylko w tym miejscu. Tutaj będzie sztywno, a tu jest najbardziej newralgiczny punkt, jeśli chodzi właśnie o myszkę Gloriusa. Możecie zastosować ten sposób na innych myszkach, o ile wiecie, że występują problemy z kablem w waszym modelu myszki. Tą myszkę, drugi model, używam już przez 4 lub 5 miesięcy z tą osłonką i nie miałem jeszcze problemów z rozłączaniem. Mam nadzieję, że to potrwa jak najdłużej. Poprzednią myszkę musiałem zgłosić do reklamacji po 2 miesiącach. Więc tak to wygląda. Mam nadzieję, że Wam się uda to zrobić. Jak nie, to walcie śmiało w komentarzach. Chętnie Wam pomogę. I to tyle na dzisiaj. Dzięki serdeczne za oglądanie. Zostawcie łapkę w górę, jeśli poradnik Wam pomógł. Jeśli macie jakieś pytania, tak jak mówiłem, walcie w komentarzach i
Widzimy się w następnym odcinku.